Siema, ja mam na imię Rafał, a to jest mój kanał Posnakuj To. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie próbowali trzy rzeczy. Pierwszą rzeczą będzie Princesa Zebra, czyli wafelek o smaku kakaowym przekładany kremem mlecznym. Tak? Następnie suszona wołowina Texas Joyce o smaku barbecue. A żeby mieć to czym popić, użyjemy dzisiaj Fanty, białe winogrono. Oglądajcie. Zaczniemy sobie od testu Princesy Zebra, która na opakowaniu wygląda bardziej jak Kinder Mleczna Kanapka. Kupiłem to w Lidlu za bezzawrotną kwotę 99 groszy. No dobrze. Powiem tak. Wafelek wygląda na faktycznie grubszy, jeżeli chodzi o wypełnienie kremem. Natomiast zebra to nie wygląda jak zebra. Najpierw zrobimy sobie test zapachu oczywiście. Nie ma właściwie żadnego zapachu. Spróbujmy. Ok, więc tak, sam wafel jest strasznie suchy, mimo że wypełnienie wygląda na dość grube, to wypełnienie to też jest takie, powiedziałbym, dość suche. Jak sobie na przykład robicie mleko w proszku i dolejecie za mało wody, to tak właśnie smakuje. Ale ogólnie jest całkiem dobra. Plusem sporym tego wafelka jest na pewno to, że nie jest zbyt słodki. Te aromaty dopiero w ustach się trochę rozpływają. Może to i lepiej, że nie jest zbyt mokry, wilgotny, bo to by oznaczało, że jest w nim użyte za dużo tłuszczu. Sorry, oszukałem was, jest tłuszczu sporo, prawdopodobnie przez to wypełnienie. Jeżeli chodzi o skład, to olej palmowy w ogóle dzięki, nie powinno się tego jeść. Spodziewałem się czegoś lepszego, po otwarciu moje oczekiwania bardzo mocno spadły, a w smaku nawet powiedziałbym, że jest ok. W skali smakometru Princesa Zebra dostaje ocenę 6 na 10 i myślę, że jest to ocena tutaj jak najbardziej uczciwa. Zrobimy sobie teraz smak test suszonej wołowiny Texas Joey o aromacie barbecue. Nie wiem, czy lubicie tego rodzaju przekąski. Zazwyczaj są one dość słone. Natomiast zazwyczaj ilość białka i to, że są raczej przekąską dla siłaczy, rekompensuje to, że tego jest niezbyt dużo. Zobaczmy, jak to najpierw pachnie. No, muszę przyznać, że zapach mega. Weźmy sobie taki jeden kawałeczek. Naprawdę dobre. Jeżeli chodzi o smak barbecue, jest on, powiedziałbym, trochę słabo wyczuwalny. Bardziej mi tutaj podjeżdża jakąś papryczką. Te kawałki są, mają taki dość mocno czerwony kolor, bym powiedział, i są troszkę ostre po chwili. Jak znajdziecie coś takiego w opakowaniu, to tego nie jedzcie. W skali smakometru daje solidne 7 na 10. Ocena jest obniżona przez to, że tego typu przekąski są niestety dość drogie. Nie pamiętam, ile to kosztowało, chyba jakieś 7 zł około. Natomiast ciekawostka, całkiem spoko. To chyba kupiłem w sklepie Deals. No dobrze, zjedliśmy coś słodkiego, było coś słonego. Dobrze by było teraz czymś sobie popić, prawda? Więc na tapetę dzisiaj wrzucamy Fantę. Białe winogrono. Ostatni raz jakiś napój o smaku białego winogrona, jaki piłem, to była chyba jakaś orężada, która śmierdziała strasznie jakimiś konserwantami, więc no, obawiam się, że tutaj też może być taki, wiecie, słaby zapach.
No, ewidentnie czuć, że jest to białe winogrono. Zapach, który na pewno nie kojarzy się z żadnym płynem do mycia naczyń czy tego typu chemikaliami, raczej od zapach białego winogrona. Spróbujmy. Dobra, całkiem dobra bym powiedział. Nie ma tego chemicznego posmaku w buzi. Jest słodkie. Myślę, że mogłem to bardziej schłodzić przed otwarciem, żeby może miało taki, wiecie, posmak lekko wina. Natomiast w życiu, jakby ktoś mi to polał, to bym nie powiedział, że to jest jakaś wariacja na temat Fanty. To smakuje po prostu jak jakiś totalnie obcy napój. Nie wiem, no jak napijecie się Mountain Dew, no to wiecie, że to jest Mountain Dew. Jak pijecie Fantę, to wiecie, że to jest Fanta. A to, nie wiem, zróbcie mi ślepy test i ja wam powiem, że to jest jakiś Lift, tak? Chociaż Lift miał raczej ten taki nieprzyjemny chemiczny posmak. W skali smakometru daje 7 na 10. Myślę, że ten napój ma całkiem fajny potencjał do łączenia się na przykład z wódeczką albo z jakimiś innymi alkoholami. Zresztą za chwilę sobie taki test zrobię. Dobra, na dzisiaj to koniec. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście subujcie, lajkujcie, komentujcie, wbijajcie na sociale, które macie w opisie linki. Jeżeli gdzieś na półkach sklepowych widzicie coś egzotycznego, dajcie znać. Ja bardzo chętnie pojadę, zobaczę, kupię, powącham, zjem i sprawdzę, czy warto wydać na to pieniądze. Na ten moment dzięki, widzimy się już niedługo. Cześć! No i jak powiedział, tak zrobił. Tak, użyjemy sobie ginu. Trochę za dużo nalałem. Nie. Cyk. Dobre.